Wygląda tak, jakby ten samiec zdechł. Uszanowanko, moi drodzy, witam was w nowym filmie. Dzisiaj paczka, to przede wszystkim, tak, dzisiaj paczka niespodziankę, dostałem paczkę niespodziankę. Kompletnie nie mam pojęcia, co jest w środku, natomiast paczka jest spakowana w pudełko po butach z Wenecji, także elegancja Francja. Dodatkowo w drugiej części filmu myślę, że pokażę wam to, co siedzi w tych dwóch pojemnikach. Zrobimy małe karmienie i mały update. To jest na dalszą część filmu taki plan. No i na sam koniec filmu zrobimy info giełdowe, czyli jeżeli chcecie wiedzieć, jakie tam giełdy terrorystyczne, nie terrorystyczne się zbliżają w Polsce i na jakich być może się pojawię, no to oczywiście dotrwajcie, proszę was bardzo, do końca filmu. Serio, byłoby milutko. A teraz już nie przedłużam i zabierzmy się za rozpakowywanie tej oto paczki. Dam, daradam. O proszę. Jest list i to nie jest jedyna kartka. Czyli co? Najpierw list, nie? To jest ważne. Hej Wojtek, mam na imię Borys i mam 12 lat. Oglądam cię od 2 lat, a interesuję się ptasznikami od 7 lat. Jestem w posiadaniu 2 gekonów płaczących i 2 kotów. Bajzla i Demolki. Fajne imiona. Bardzo szanuję czas i pracę, którą wkładasz w nagrywanie filmów. Dzięki nim mnie uszczęśliwiasz. Długo czekam na okazję, aby posiadać ptaszniki. Trochę wiedzy mam, więc mogę je posiadać, lecz był problem, bo rodzice nie chcieli się zgodzić, ale powiedzieli, że jeśli do końca roku będę sprzątał pokój i terrarium na błysk, to kupią mi nawet poemetalikę. O proszę, widzisz? To jest bardzo fajni rodzice. Przesada jest za bardzo jadowita. No poe tak, jest faktycznie dość jadowita, ale muszę tak dotrwać do końca roku. Cóż, życzę ci wytrwałości. Więc mam do ciebie kilka pytań, oto one. 1. Czy następujące ptaszniki nadają się dla początkującego? Wersji Irka maculata, nie. Pentaloris, Cyanoopubescens, Balfuri, Immanis, Avicularia, Exilis. No, w sumie spoko. Oprócz makulaty i Balfuri to w sumie nie widzę tutaj przeciwwskazań, tylko że na przykład Xenesis Immanis, nie, no to bywają narwane i tak dalej. To trzeba poczytać. Czy pokażesz swoją wersję? A wersji będzie w innym odcinku. Jak się czuje Gienia i Bazyl? Bardzo dobrze się czują. Co sądzisz o Spiders Online i Spider Shop? Bardzo fajne sklepy. Zarówno Michał, jak i Kuba to są spokoziomki. I zarówno w jednym, jak i w drugim sklepie robiłem zamówienia, także jak najbardziej polecam. Czy masz jakieś nowe okazje? Jeśli tak, to pokażesz. No nie mogę wszystkiego zdradzać, nie? Gdzie będziesz na giełdach i kiedy? A widzisz. I na to pytanie odpowiem wam na koniec filmu. To teraz tak, co my tu w ogóle mamy, bo... Wow, to chyba nie tak miało być. Znaczy tak mi się wydaje. Bo tutaj jest kartka, to nie, kartka nie. Tu jest druga kartka i tu jest trzecia kartka, to nie wiem. I tutaj jest jeszcze więcej kartek, ale to chyba tak być nie miało. Znaczy tak zakładam. Tu widzę, że jest chromka, tak jest, już nawet poznałem. A to jeszcze nie patrzę. To jest braszka, tak, Brachypelma hamorii. Dobra, czyli mamy fanarty, to idzie oczywiście do czego? Do fanartowego zeszyciku. A tutaj się wzięło i się rozsypało z tego, co widzę. No, tak, mamy sztuczną roślinkę, mamy... Co to jest? To jest oregano, nie no, żartuję, to jest origami. Z tego, co widzę, mamy pudełeczka. A co tu się dzieje? To są żywe roślinki, ale te żywe roślinki, słuchajcie, są całe w torfie. One są całe w torfie, bo się ten woreczek z torfem rozwalił albo rozwiązał i niestety nie wiem, czy z nich coś będzie. Dobra, wiecie co, ja to poza kadrem rozpakuję, bo tutaj po prostu nie chcę, żeby mi się troszkę nabrudziło. Rozpakuję te roślinki, bo o, no widzicie, już odpadają. No niestety z roślinek raczej nic nie będzie. To nie jest najlepszy pomysł, żeby, wiesz, wysyłać. Ja oczywiście za paczkę bardzo dziękuję, natomiast nie jest to najlepszy pomysł, żeby w takim woreczku wysyłać właśnie torf, nie? Szczególnie jeżeli on się może rozwiązać. To jest kiepski pomysł, a za pojemniczki się w sumie przydadzą na serię w terenie. To jest, wiecie, takich pojemniczków nigdy dość. Kwiatuszek, proszę bardzo. Dobra, wiecie co? Bo ja bardzo dziękuję za paczkę, natomiast przede wszystkim muszę tę paczkę ogarnąć i powyjmować tutaj to, co się da. W sumie tę roślinkę... A to nie wiem, czy wykorzystamy, zobaczymy, może wykorzystam. To paczkę odkładamy, trzeba zmienić kadr. No i fajnie, skoro paka jest, to teraz wypadałoby jeszcze, zgodnie z obietnicą, ogarnąć, co się dzieje w tych dwóch pojemnikach. Tutaj już widzicie, co prawda do góry nogami, ale no jest. Ops. To co? Najpierw to potem karmienie. W tymże pojemniku o wymiarach 20×20 na około 10 cm, tak pi razy drzwi, siedzi, słuchajcie, samiec Brachypelma albiceps. To jest samiec, którego ja otrzymałem swego czasu i samiec ten pomieszkiwał w trochę mniejszym pojemniku, teraz go przeniosłem do większego. Jak widzicie, tutaj ma swojego kokosa. No i jak widzicie, tych pająków są tutaj dwie sztuki. Zasadniczo jednak jest to jedna sztuka, która wcale niedawno wyliniała. Podejrzewam, że wczoraj, bo on jest jeszcze strasznie żelkowaty, jeszcze nawet nie nabrał tych takich swoich ładnych kolorków, które nabrać powinien. Ten samiec oczywiście jeszcze nie jest dorosły, to jest do dorosłości, to on ma, wiecie, jeszcze kawał drogi. Natomiast chciałem wam pokazać, jak fajnie on wyliniał, bo ta wylinka wygląda tak, jakby ten samiec zdechł. Jeszcze nawet karapak został na poprawnym miejscu, więc ogólnie fajnie. Przepniemy się na obiektyw makro i po prostu pooglądamy sobie tego pająka. Ja oczywiście go karmił nie będę, no bo jest jeszcze za wcześnie. No to uwaga, mamy czarną dupkę pełną włosków parzących i takich fajnych, rudych, dłuższych włosów. Tutaj jest taki, nazwijmy to seledynowo-różowy, żółty, nie no żółty nie, ale taki różowawo-seledynowy karapaks. No i widać, że ten pajączek jest po prostu taki świeży i taki żelkowaty, że to jest koniec świata. Mamy stópki, elegancko. Te Brachypelma albiceps, one serio są śliczne, no po prostu trzeba mu dać czas, żeby pająk ten się jakoś tam ogarnął w swoim życiu. Natomiast, co wam chciałem pokazać, to chciałem wam pokazać tę jego wylinkę, no bo czajcie, jak ona jest śmiesznie ustawiona. To jest właśnie wylinka Brachypelma albiceps samczora, która to nie dość, że jest jakoś tak ładnie, zresztą tu nawet widać, że to jest samiec, nie? Tutaj w tym miejscu, o, widać, że to samiec. No jeszcze takiej wylinki, która by była w takim stanie i w takim ułożeniu, nie miałem u siebie w hodowli. No po prostu wygląda jak zdechnięty, elegancki pająk. Śmieszna akcja. Fajnie, jeszcze mi się takie coś nie zdarzyło. Wylinkę myślę, że wyciągniemy i sobie ją rozłożymy, jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, ale mogę wam jeszcze pokazać jego helicery, znaczy helicery na tej wylince. O proszę, widzicie? O, to jest moc, to widać, że to jest zabójca. Fajnie, fajnie. Super, że ten pająk wyliniał, bardzo się cieszę, że poszło wszystko zgodnie z planem i że tam się nie zaklinował ani nic, no bo wiecie, takie rzeczy jak zaklinowanie się w wylince, no też się zdarza, no nie oszukujmy się, ostatnio widziałem bardzo niefajne przykłady. Zresztą powiem wam, że jako w ramach ciekawostki, niedawno preparowałem samicę Brachypelma hamorii i w czasie preparowania zaczęły mi normalnie odchodzić od niej płaty skóry. Co się okazało? Okazało się, że ona była no dosłownie kilka dni przed wylinką i spod spodu wyjrzał już nowy pająk, no tylko, że ona padła parę dni przed wylinką, także nie fajnie. Ale ma fajne futerko na spodzie. Fantastycznie. Moi drodzy, skoro wylinkę mamy, możemy ją sobie zabrać. O. No fajniutka jest, powiem wam, że bardzo przyjemna wylinka, już prawie spreparowana, serio, nawet nie trzeba się jakoś tam za wiele trudzić z jej rozkładaniem. Pająka też mamy, to niech pająk odpoczywa, damy mu spokój. O. Wylinkę oczywiście na razie sobie tutaj położymy. No i przechodzimy do drugiej sztuki. Wow, to jest majstersztyk, jest to pająk. Ze swoją historią oczywiście, to jest Terafoza stirmi, liniała ostatnio 27 stycznia. No jest to, jak widzicie, samica. Co więcej, samicę tę otrzymałem, normalnie dostałem ją za darmo, za to, że obroniłem jednocześnie magistra i inżyniera praktycznie w odstępie 2 tygodni. Także nie, ale się teraz pochwaliłem. Wyjdę na samochwałę i będę musiał stać w kącie. Tak wygląda pająk. To jest jeszcze nieduża tak naprawdę samica, no nie wiem ile ona może mieć, L7, L8 max, chociaż pewnie nawet mniej, no bo wiecie, te pająki mają niesamowite przyrosty, no i jako maluchy są już ogromne. I tego pająka zdecydowanie trzeba nakarmić. No i jako, że sam pająk jest duży, jest kolosem, to myślę, że powinniśmy użyć też dużej karmówki. Tak jest. I rzucimy ją temu oto pająkowi, co więcej nagramy to w slow motion. Ready? No cóż, zdecydowanie jest to killer. Tu widzicie, że jeszcze szarańcza dycha, ale jad no już zaczął działać, tak, i po prostu jest już po niej. Z takich ciekawostek, rodzaj terafoza, o, tu widzicie, jest jej odwłok. Rodzaj terafoza dysponuje mega irytującymi włoskami parzącymi, które naprawdę, jeżeli mamy dużego osobnika i który to osobnik się wyczesze, no to jest gwarantowane drapanko. Tu widzimy zatopione pazury jadowe. Ach, life is brutal and full of zasadzkas. No ekstra. Trochę krótkie to karmienie, nie sądzicie? Myślę, że moglibyśmy sobie wyciągnąć jeszcze jakiegoś pająka. To nie jest głupi pomysł, tylko zamkniemy ją. No i co by tu jeszcze nakarmić? Z tego co widzę, samica Psalmopoeus cambridgei wyszła do nas. To może i ona by sobie zżarła taką szarańczę, co? No to jest pomysł. Tutaj też awi śmiga, ale ta awi jest za mała na szarańczę. Ta w sumie może by zjadła. Tutaj jeszcze nie mam LEDów, a jest ciemno, ale jest duża samica chromatusa, która się do wylinki zbliża, bo dupsko czarne jak nie wiem. Dobra, to karmimy tego tak zwanego Cambridge'a. Wow, widzicie jaka jest szybka? Za szybko? No to zwolnijmy to trochę. Super. To spróbujmy jeszcze dać ostatniej Francy żreć, czyli teraz będzie to. To jest pająk, którego już znacie, jest to samica Cupiennius salei, która ma na swoim koncie dwa samce. O, tam w ogóle pająk się rusza. Ta samica ma na swoim koncie dwa samce, tak, zżarła dwa samce. Dodatkowo... co dodatkowo? Dodatkowo ona pochłania niesamowite ilości jedzenia. Serio, to jest studnia bez dna. Ale upieprzona szyba. I to są wszystko pajęczynki takie małe, które ona robi. Klasyka. Zżarła bez w ogóle żadnego zawahania, nie? Masakrycznie. Żarłoczna samica. Fenomenalnie. Paczka rozpakowana, pająki nakarmione, wylinki wyciągnięte. To na sam koniec, tak jak obiecałem, newsy giełdowe. No to tak, na pewno będzie Wrocław. I to zaraz, to znaczy za parę dni, w tę niedzielę będzie Wrocław. Dodatkowo w tę niedzielę oprócz Wrocławia będzie jeszcze Toruń, giełda w Toruniu. Następnie będziemy mieli też giełdy w Gdańsku, będą giełdy w Gliwicach i w czerwcu, o ile pamiętam, będzie następna Zoo Egzotyka w Warszawie. Także na Zoo Egzotykę na pewno jadę, na Gliwice najpewniej też jadę. No, na Wrocław no to jest dość oczywiste. No, także w takich giełdach będziemy mogli się spotkać, będziemy mogli pogadać, zbić pionę i co tam jeszcze sobie zażyczycie. Tymczasem ja się z wami żegnam i muszę tu troszkę posprzątać, a idę spać. Trzymajcie, do zobaczenia. Cześć!